Zielonogórskie kasztanowce są bezpieczne. Jak co roku Zakład Gospodarki Komunalnej zamontował na nich pułapki na szrotówka, czyli najgroźniejszego szkodnika dla tego gatunku drzew. Przypomnijmy, szrotówek powoduje zniszczenie aparatu asymilacyjnego i w konsekwencji defoliację drzewa. Jak Zielona Góra walczy z tymi szkodnikami? Co roku dbamy też o kasztanowce poprzez montaż na nich już nie takich żółtych foliowych taśm, które przez lata te drzewa nieco szpeciły. Od kilku lat stosujemy takie budki na szrotówka, który wabiony zapachem z tych budek wdrapuje się do tych budek i dzięki temu chronimy kasztanowce przed szkodami, które on wywołuje. Pułapki na szrotówka zostały rozmieszczone na kasztanowcach na terenie całego naszego miasta.